TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Tomku, gratulujemy czwartej wygranej z rzędu. Ostatni mecz spędziłeś w komentatorce, prawda? Komentowałeś spotkanie. Dzisiaj ważna bramka otwierająca wynik. Powiedz mi, po kontuzji nie ma śladu. W ogóle opisz swoje wrażenia z tego meczu. Ślad jest, bo nie mogłem dograć tego meczu do końca i coś tam się odzywało, ale cieszę się, że wytrzymało na tyle i tak, że mogłem rozegrać tyle minut, ile rozegrałem, więc cieszę się, bo jeszcze wczoraj o 15 czy o 16 nie byłem w ogóle przekonany, że zagram, ale rozegrałem, znaczy wyszedłem na trening i okazało się, że nie jest najgorzej, więc postanowiliśmy wspólnie z trenerem i z fizjoterapeutą Filipem Czaplą, że spróbuję, dam radę i na tyle, na ile będę mógł, to postaram się pomóc. Pierwsza połowa całkiem fajna w waszym wykonaniu, natomiast w drugiej przyszedł przestój i zastanawiamy się, czym był spowodowany. Myślę, że też naszym ustawieniem niepotrzebnie się cofnęliśmy i daliśmy grać zespołowi z Kluczborka, bo już na przyszłość musimy wiedzieć, żeby tak nie robić, bo w pierwszej połowie zupełnie im nie pozwoliliśmy na nic i powinniśmy dalej grać tak wysoko i tak agresywnie, a w drugiej połowie trochę daliśmy im pola i na pewno jest na tyle dobrym zespołem, że to wykorzystał i próbował swoich sił w ataku. No, i tak całe szczęście, że w pewnym momencie Ecik zamknął ten mecz i już wtedy jakby wszystko wróciło do normy. Mieliśmy dwie bramki zapasu, więc to było dla nas bardzo ważne. Oceniając Kluczbork, czy to był najsilniejszy z dotychczasowych rywali w twoim odczuciu? Myślę, że tak. Nie przez przypadek zdobyli tyle punktów do tej pory i za trenera Furlepy na pewno punktują bodajże najlepiej w lidze, więc na pewno nie przypadkowy zespół, ale myślę, że spotkał ich jeszcze mocniejszy rywal, więc wydaje mi się, że w pełni zasłużone zwycięstwo.